Korea Południowa spłaci długi swoich obywateli sięgające 5,5 miliarda dolarów, poinformowała stacja BBC. Środki finansowe na ten cel mają pochodzić z Rządowego Funduszu Narodowego Szczęścia. Najubożsi mieszkańcy będą mogli zwracać się o pomoc do władz od lutego 2018 roku. Prawie 11,6 milionów złotych są dłużni polscy studenci uczelniom. Najczęstszym powodem, dla którego nie regulują czesnego, jest trudna sytuacja materialna. O pomoc w spłacie długów będą mogły ubiegać się osoby, które zarabiają nie więcej niż około 900 dolarów miesięcznie i przez ponad 10 lat nie mogą pozbyć się finansowych zaległości. Co ważne, dług nie może przekraczać 9000 dolarów. Osoby spełniające powyższe warunki będą mogły zwrócić się o pomoc do Funduszu Narodowego Szczęścia, który będzie udzielał wsparcia dłużnikom. Narodowy Fundusz Szczęścia powstał w 2013 roku. Od tego czasu środkom z funduszu udało się zrestrukturyzować długi o łącznej wartości niemal 7 bln wonów, czyli ponad 6 miliard dolarów.